Kto z Was ostatnio szukał pracy? Ręka w górę. Kto z Was ostatnio szukał kogoś do pracy jako menadżer, albo dyrektor, albo właściciel jakiejś firmy? Ręka w górę. A kto z Was ostatnio został zwolniony z pracy? No wiem, że się trudniej przyznać, ale... A kto z Was ostatnio musiał zwolnić właśnie jako ten dyrektor albo menadżer? Niestety nie jestem Wam w stanie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że trzeba kogoś zwolnić, że nas zwolniono, albo dlaczego znowu szukamy tej pracy. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o innowacyjnej metodzie zarządzania i budowania własnej kariery i własnej ścieżki, mianowicie o interim managementie, jako o nowej wizji tego, jak możemy ze sobą współpracować, zarówno na poziomie firmy, jak i na poziomie przedsiębiorstwa, jak i na poziomie budowania też własnej ścieżki kariery. Pochodzę z Lublina, tutaj się urodziłem, tutaj studiowałem, stąd ruszyłem w tak zwany wielki świat za szukaniem tej jednej, jedynej, stabilnej, gwarantującej mi do końca życia pracy, którą będę kochał i będę w pełni w nią zaangażowany. Spędziłem wiele lat za granicą, tułałem się od Kijowa przez Moskwę, wylądowałem w końcu z powrotem w Warszawie, z powrotem w Lublinie. Kierowałem, zarządzałem, sprzedawałem, kupowałem. Budowałem też nowe pokolenie jako mentor dla wielu ukraińskich młodych ludzi, którzy chcieli się od nas uczyć, jako od tych ludzi z Zachodu, jak się robi biznes. Pewnego dnia zostałem zatrudniony jako prezes zarządu dużej spółki, największej konkurencji mojej poprzedniej firmy, więc w poprzedniej zostałem mocno znienawidzony. Z potężnym wyzwaniem, kilkaset osób, fabryki, 8 krajów, niesamowite wyzwanie. Człowiek w kwiecie wieku mówi, to jest ta praca do końca życia. Potężne wyzwanie, dużo zadań. Wszystkie się udało zrealizować, nawet z nawiązką, po czym firmę sprzedano, a mnie zwolniono. To tak a propos tej stabilności, tej gwarancji zatrudnienia. Wtedy poznałem kolegę, który z Niemiec opowiedział mi o interim managementie, jako o czymś, co od kilkudziesięciu lat rozwija się w Europie Zachodniej. Jest stosunkowo jeszcze nieznane albo w ogóle nieznane w Polsce. Czym jest ten interim? Interim jest swojego rodzaju pracą czasową, jest wchodzeniem w pewne projekty od do, w zakresie pewnych efektów. Mówi się czasami o interim menadżerach, że to są ludzie od zadań specjalnych, taki special force, który wpada, robi zamieszanie i wychodzi. Często też jest to klucz do rozwiązania pewnych problemów, które się nagle pojawiają w firmach, do których nie ma kompetencji, nie ma ludzi, a wiadomo, że te kompetencje są potrzebne, ale na czas jakiś, bo nie wiemy, co będzie za rok, za dwa, za pięć. Interim management powstał w Holandii pod koniec lat 70. jako odpowiedź bardzo restrykcyjnego prawa pracy. Mianowicie wtedy przez Holandię przelała się fala potężnej restrukturyzacji, głównie przemysłowej. I firmy musiały płacić potężne odprawy ludziom, których zwalniano, więc z jednej strony bano się ich zwalniać, bo to dużo kosztowało, a z drugiej strony jednak musiano, bo ta restrukturyzacja była nieunikniona. Z drugiej strony interim management też był pewną odpowiedzią na zmiany rynkowe, które następowały. Z jednej strony pojawiły się potężne innowacje, które wypromowały gigantyczne dzisiaj firmy takie jak Apple czy Microsoft, a z drugiej strony były też odpowiedzią na zmiany na rynku konsumentów, dużo większy wpływ tych konsumentów na to, co się dzieje. I wiele firm zauważyło, że nagle brakuje im wielu kompetencji i te kompetencje trzeba bardzo szybko uzupełnić w z góry zamierzonym czasie i ze z góry zamierzonym efektem. W Polsce interim management jest niestety dosyć mało znany. Wiele osób myli to z konsultingiem, wiele osób myli to z pracą tymczasową, cokolwiek ona oznacza. Jest stowarzyszenie interim managerów, które funkcjonuje w Polsce od kilku lat, którego jestem członkiem. Udało nam się też w zeszłym roku założyć koło lubelskie, w którym jest w tej chwili kilkanaście osób, które aktywnie rozwijają ideę interim managementu tutaj w Lublinie na miejscu. Natomiast w całej Polsce jest nas dosłownie garstka, to jest 200-250 osób, które dzisiaj aktywnie zajmują się tym interim managementem. Dla porównania Wam tylko powiem, że w Wielkiej Brytanii członków Stowarzyszenia Interim Managerów jest około 120 tysięcy. Wracając do tego pytania z początku, dlaczego szukamy pracy albo dlaczego nas zwolniono, przecież to była ta jedna, jedyna wymarzona praca na całe życie. Wszystkim dookoła opowiadaliśmy, że mamy stabilną, najlepszą na świecie pracę, a nagle ktoś przyszedł i nas niestety zwolnił. A z drugiej strony
przedsiębiorcy, którzy mówią, znowu wtopa, znowu to nie on, myślałem, że to będzie ten, który będzie kiedyś zarządzał tą firmą, niestety musiałem go zwolnić, szukam znowu następnego, czas, pieniądze i energia. Przypominam sobie takie wystąpienie byłego już w tej chwili prezydenta firmy Microsoft, który wpadł na scenę na jednej ze swoich prezentacji i powiedział do wszystkich trzy słowa. Kocham tę firmę. Wiem, że wielu się z tego śmieje, mówiąc, że to jest taki trochę taki bajkopisarz, ale wierzcie mi, są miliony ludzi na całym świecie, którzy tego potrzebują, którzy chcą, żeby ktoś przyszedł, poklepał ich po plecach i powiedział, że robią naprawdę kawał świetnej roboty. Dlaczego tak się dzieje, że te dwa światy się zderzają ze sobą i bardzo często właśnie kończy się tak, że musimy szukać znowu czegoś nowego, że ta stabilizacja jest zagrożona? Otóż faktycznie jest tak, że dzisiaj w Polsce też trochę jest zły według mnie model postrzegania pracy. Z jednej strony pracodawca, który nas zatrudnia, kupuje nas poniekąd, przynajmniej tak mi się wydaje, że kupuje nas poniekąd na własność. Liczy na pełne zaangażowanie, bardzo często też ingeruje w tożsamość tych pracowników. A z drugiej strony pracownik postrzega swoją pracę jako gwarancję zatrudnienia, jako stabilizację i tak na samym końcu tą gwarancję tej wypłaty, bez względu na efekty swojej pracy. Z jednej strony mamy ludzi, którzy, nie mówię, że wszyscy, ale ludzi, którzy cieszą się z tego, że dostali nową pracę, spędzają pierwsze kilka miesięcy na tym, żeby poznać, gdzie się robi kawę, kto kogo lubi, kto kogo nie lubi. Najważniejszym celem jest przetrwać pierwsze 6 miesięcy, bo później można pójść na zasłużony urlop. W razie jak zwolnią, to dadzą odprawę, jest trochę dłuższe wypowiedzenie. Z drugiej strony znowu mamy przedsiębiorców, którzy zatrudniają ludzi z myślą o tym, że ci ludzie będą u nich pracowali wiecznie, albo mają jakieś zadanie do wykonania i nagle się okazuje, że część ludzi jest niestety zbędna. Dlatego patrząc na to wszystko, opowiem wam jeszcze jedną anegdotę tak na koniec a propos stabilności. Mój serdeczny kolega, prezes były już spółki kolejowej, powiedział mi kiedyś, że zazdrości nam, że jesteśmy interim menadżerami, bo my wiemy, kiedy zaczynamy projekty, kiedy je kończymy, a on jako prezes bardzo dużej spółki, zatrudniającej kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie wie, kiedy zostanie zwolniony. No i pewnego ranka do mnie zadzwonił i powiedział, wiesz co, to dzisiaj. Przejechałem do firmy i właśnie mnie zwolniono. Nie jest już prezesem tej firmy, nie jest też już w filozofii szeregowego pracownika, stał się interim menadżerem, sam projektuje i sam planuje, kiedy zaczyna i kiedy kończy. A jako ciekawostkę powiem wam, że największym projektem informatycznym w tej spółce, przypominam, zatrudniającym kilkadziesiąt tysięcy ludzi, było wdrożenie systemu Windows na komputerach stacjonarnych. Pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to się odbyło dosłownie 2-3 lata temu. Także interim management wydaje się pewną odpowiedzią na problemy, które są dzisiaj na rynku pracy. Z jednej strony świat się bardzo szybko zmienia, z drugiej strony masa innowacji i masa tego, co się dzieje dzisiaj na rynku pracy powoduje, że poszukujemy ciągle do nowych rozwiązań. Interim management dla przedsiębiorców może być sposobem na to, żeby rozwiązać swoje problemy, bardzo często na które nie mają albo czasu, albo wiedzy, albo kompetencji. Z drugiej strony interim management jest też pewną formą rozwoju osobistego. Dzięki niemu można się rozwijać, dzięki niemu można poznawać to ciągle nowych ludzi, nowe branże. Jeżeli zastanawiacie się, co trzeba zrobić, żeby zostać interim menadżerem, otóż no, nie ma żadnych kursów, szkoleń, certyfikacji, egzaminów. Trzeba po prostu zmienić myślenie. Z myślenia bardziej od 8 do 16 na myślenie bardziej od efektu do efektu. I wcale nie trzeba do tego zakładać własnej firmy z pełnymi konsekwencjami prawno-skarbowymi. Wystarczy pomyśleć w kategoriach własnej firmy, którą się dzisiaj prowadzi. Ja poszedłem w swoich rozważaniach o interim managementie, którym się zajmuję już od wielu, wielu lat, trochę dalej. Mianowicie uważam, że interim może wejść na taki poziom faktycznie 2.0, ponieważ na świecie utarło się, szczególnie w Europie Zachodniej, że interim menadżerem może być osoba po 50 roku życia, z bardzo dużym doświadczeniem, 30 lat doświadczenia, kilkadziesiąt albo kilkaset zakończonych projektów z sukcesem. Otóż mi się wydaje, że dzisiaj interim zaczyna być filozofią bardziej też dla ludzi młodych, którzy wchodzą dopiero w swój pierwszy etap życia zawodowego.
ale też chociażby dla środowiska startupów, który jak wiemy dzisiaj pęcznieje zarówno tutaj w Lublinie, ale w całej Polsce, ale też w całej Europie. Powstają setki tysiące fantastycznych startupów. Tak na samym końcu startup to jest jeden wielki projekt interimowy. Wchodzi jakiś inwestor i mówi, ja oczekuję jakiegoś efektu na końcu, ja chcę wyjść z tej inwestycji z zyskiem, ja chcę, żebyście dojechali do pewnego punktu B z punktu A, więc interim poniekąd reguluje właśnie ten cały proces. Dlatego wyobraźcie sobie sytuację, w której z jednej strony wy jako pracownicy idziecie do własnego szefa i mówicie, chcemy pracować projektowo, chcemy pracować od efektu do efektu, jesteśmy gotowi podjąć ryzyko, że na jakimś etapie powiecie, nie mam nic dla was, więc musicie sobie szukać czegoś dalej, a z drugiej strony wy jako przedsiębiorcy, jak zaczniecie też pracować i zarządzać zespołami projektowymi, uzyskacie też zupełnie inne efekty. To jest model, w którym absolutnie diametralnie zmieni się myślenie o tym, jak postrzegane są wasze firmy, o tym też, jak postrzegane jest wasze miejsce pracy. Nie wspomniałem tutaj przypadkowo o startupach, ponieważ jednym z przykładów bardzo udanego startupu, który wprowadził filozofię interim menedżerów, tam nie ma interim menedżerów, których zatrudnia się od do, w większości to są ludzie, którzy stabilnie pracują tam od kilkunastu lat. Natomiast takim jednym z bardzo przykładowo ciekawych startupów, który powstał kilkadziesiąt lat temu, jest firma Apple. Steve Jobs powiedział kiedyś, że oni działają jak startup i że są największym startupem na świecie. Co, szczerze powiem, chyba jest prawdą. Ich płaska bardzo struktura, ich podejście takie bardzo projektowe, od projektu do projektu, dzisiaj nowy iPhone, jutro nowy iPad, nowy system operacyjny, to nie jest nic innego jak pewnego rodzaju zarządzanie projektowe, licząc bardzo mocno na efekty na końcu. Jeżeli zastanawiacie się, czy interim jest dla każdego, moja odpowiedź brzmi jak najbardziej tak. To wy decydujecie, w jaki sposób chcecie zarządzać własnymi firmami lub w jaki sposób chcecie budować swoją ścieżkę rozwoju. Interimem może zostać de facto każdy, który ma myślenie w kategoriach otwartości, gotowości na zmiany, pewnej odporności na stres, ponieważ te projekty mogą się zmieniać od czasu do czasu. Jeżeli czujecie, że to nie jest jeszcze dla was, to jest dobry moment, żeby zacząć o tym rozmawiać i zacząć o tym myśleć. Jeżeli myślicie z perspektywy, czy interim management jest dla was, dla waszej firmy, która być może jest nieduża, bo być może to jest coś bardzo zawiłego i zarezerwowanego tylko i wyłącznie dla największych firm, to powiem wam, że jednym z moich projektów był projekt restrukturyzacji i odbudowy firmy, która była na skraju bankructwa, produkującej okna i drzwi, stolarkę generalnie otworową. Firmy, w której udało się przeprowadzić szereg zmian, pomimo tego, że wiele osób tam zatrudnionych to byli przyjaciele rodziny, ponieważ firma bardzo mocno rodzinna. Tak na samym końcu firma dzisiaj dalej się rozwija, wszyscy się cieszą z tego, że się udało to wszystko uratować, a w firmie pracuje kilkadziesiąt osób i firma ma przychody rzędu 20 kilku milionów złotych i jest pod Lublinem. Z drugiej strony jest też masa projektów, gdzie interim menadżer nie musi być koniecznie prezesem, nie musi być koniecznie dyrektorem. Ja mam kolegów, koleżanki interim menadżerów, którzy są specjalistami w zakresie HR-u, specjalistami w zakresie IT, ponieważ potrzebna jest nowa platforma, wdrożenie czegoś tu i teraz, potrzebna jest bardzo wąska specjalizacja, ale tylko od stycznia do grudnia. I nie chcemy zatrudniać ludzi po to, żeby ich później zwalniać. Interim menadżerem bardzo często może być też osoba z marketingu, ponieważ dziewczyna poszła na urlop macierzyński, urodziła dziecko, wiemy, że wróci, ale potrzebujemy kogoś, kto przez rok, przez półtora z dużą wiedzą i z dużą świadomością będzie nam to dalej pomagał rozwijać. Ja podjąłem świadomą decyzję, że nie chcę więcej być zwolniony w życiu, dlatego że dzisiaj, to powiem wam do wszystkich, nie ma czegoś takiego jak gwarancja zatrudnienia albo stabilna praca. Dlatego podjąłem ryzykowną decyzję, żeby wejść w myślenie interimowe i zacząć działać jako interim menadżer. To nie jest łatwe, szczególnie w Polsce, gdzie ten interim management jeszcze nie jest tak dobrze znany. Tym bardziej tutaj w Lublinie. Natomiast zachęcam was wszystkich do tego, żebyście zmienili myślenie, żebyście zaczęli patrzeć na swoją pracę bardzo mocno w zakresie efektów, projektów, od do. Realizacji tego zarówno jako pracownicy, ale też zarówno jako przedsiębiorcy. Żebyście się nie bali zatrudniać interim menadżerów do współpracy, ponieważ oni mają bardzo szerokie doświadczenie, bardzo często kilkanaście branż, z którymi często warto po prostu pogadać.
Ja dzisiaj prowadzę kilka ciekawych projektów interimowych. Dwa z nich to są fenomenalne wynalazki biotechnologiczne tutaj w Lublinie. Jednym z nich jest mikrosonda do diagnostyki nowotworów piersi profesor Staniszewskiej i Marcina Staniszewskiego, którzy wrócili tutaj ze Stanów, z Harvardu i z NASA. Drugi to sztuczna kość profesor Ginalskiej, o której pewnie wszyscy słyszeli. Jednocześnie prowadzę projekt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Polska Pomoc dla Ukrainy w zakresie projektów biznesowych. Pisałem też strategię dla firm z branży energetycznej na rynek amerykański, więc to też pokazuje, że nie trzeba mieć konkretnej, specyficznej wiedzy na temat konkretnego rynku, żeby móc zaprząc pewne systemy i pewną filozofię działania w zależności od tego, czy to jest projekt energetyczny, czy to jest projekt biotechnologiczny. Dlatego zachęcam was wszystkich, żebyście wrócili do swoich miejsc pracy, do swoich firm i rozpoczęli przygodę z interim managementem. Nazywam się Mateusz Sagan, jestem interim managerem. Dziękuję.